Jesteś liderką na polskim Snapchacie. Powiedz mi, ile ty godzin dziennie spędzasz z nosem w telefonie? Wiesz co, to może nie jest tak. Jednak doba ma te 24 godziny, a ja nie wszystko pokazuję. Pokazuję te wybrane rzeczy, zresztą jestem zazwyczaj w otoczeniu innych ludzi, też nie zawsze publikuję, bo może sobie tego nie życzą. Chociaż nie, moi znajomi wiedzą, co jest Snapchat i wiedzą, z kim się kumplują, więc nie mają nic przeciwko. Czasami są takie dni, że po prostu nie publikuję nic, albo gdzieś tam się zdarzy 30 sekund, a są dni tak jak na przykład dzisiaj, że starałam się pokazać stricte całą relację od kuchni, jak to wygląda, bo faktycznie ludzie nie mają do tego dostępu na co dzień, a dzięki takiej aplikacji jak Snapchat, dzięki zdjęciom na Instagramie mogą się poczuć poniekąd jakby tutaj byli. Fajnie, mam nadzieję, że tak się poczuli. Pozdrawiam moich obserwatorów. Masz ich miliony i tak nie obawiasz się trochę tego wpuszczania jako osoba publiczna ludzi, swoich fanów do swojego prywatnego życia? Jest to taki troszeczkę Big Brother faktycznie, ale ja naprawdę nie publikuję wszystkiego. Gdzieś tam myślę, że ten zdrowy rozsądek w tym zostawiam, ale ja widzę dużo innych plusów, jeśli chodzi o Snapchat, o pokazywanie tego, jak wygląda akurat w moim przypadku, tak, mój dzień i to, jak funkcjonuje, jak wygląda moja praca, moje zajęcia, moja doba. I ludzie zaczęli naprawdę inaczej to patrzeć, zaczęli szanować. I naprawdę, dzięki Snapchatowi ja mam 99% mniej hejterów, a jeszcze do tego, gdzie są na przykład portale, załóżmy i mnie na przykład ludzie hejtują, to moi obserwatorzy mnie bronią. Ja mam te takie przestrzenie swoje, nie wiem, czy moją rodzinę najbliższą, czy nie wiem, chociażby swoje mieszkanie, to są takie jednak sfery, których ja nie pokazuję i moi obserwatorzy ich nie widzieli, nie mają do nich wglądu.